Dorota Zawadzka i Jesz. Dzisiaj będzie o książkach, ale wcale nie o książkach dla dzieci i nie o tym, jakie są ważne i dlaczego warto je czytać. Dzisiaj będzie o książkach dla rodziców, o poradnikach albo o książkach o rozwoju. Ja z racji wykonywanego zawodu po pierwsze kupuję bardzo dużo książek, a po drugie wszystkie je czytam. Czytam je bardzo uważnie, podkreślam sobie to, co jest najważniejsze, zauważam zmiany, uczę się, cały czas jestem w drodze. Ale robię to dlatego, że jestem psychologiem i zawodowym pomagaczem. Trudno, żeby rodzice mieli wszystkie dostępne na rynku książki, ale obowiązkiem rodzica, niestety tak, obowiązkiem rodzica jest mieć w domu książkę, która dotyczy wieku, w którym jest ich dziecko. Czasem żartuję, że wtedy, kiedy kobieta jest w ciąży i dowiaduje się, że będzie mamą, biegnie do księgarni albo dostaje w prezencie książkę o przebiegu ciąży. Gdyby ta książka była ciąża godzina po godzinie, to pewnie każda mama siedziałaby nad tą książką i czytała, sprawdzając, jak rozwija się jej dziecko. Potem, kiedy ten młody człowiek się rodzi, to rodzina przynosi w prezencie książki o pierwszym roku życia albo o pierwszych 3 latach. No hardkorowo to już jest wtedy, kiedy przynosi pierwsze 6 lat życia dziecka. Niestety z mojego doświadczenia wynika, że bardzo wielu rodziców do tych książek nie zagląda wtedy, kiedy dziecko kończy rok. Do pierwszego roku życia to jeszcze jest tak, że mama patrzy na to dziecko, patrzy na książkę i płacze. Ono po prostu się tak nie rozwija jak w tej książce. Co mam zrobić? Ono się nie przekręca, ono inaczej śpi. Wszystko jest inaczej z moim dzieckiem. Kiedy dziecko kończy rok, kiedy rodzice już trochę okrzepną w tym rodzicielstwie, jest tak, że te książki wędrują na półkę i tam sobie na tej półce dogorywają. Uwielbiam odpowiadać na rodzicielskie pytania. Ale niestety często jest tak, że te pytania dotyczą alfabetu, czyli takich rzeczy, które właśnie można przeczytać w książkach, w poradnikach albo w książkach o rozwoju. I dlaczego ja to tak rozróżniam? Mianowicie poradnik odpowiada prosto na pytanie. Jak nie wiesz, co zrobić, to zrób tak. Jak nie wiesz, jak się zachować, zachowaj się tak. Każde dziecko jest inne. Dzieci mają oczywiście generalnie podobne potrzeby, ale inaczej się rozwijają. Każdy rodzic musi być wystarczająco dobry dla swojego dziecka. Książka o rozwoju natomiast pokazuje pewne tendencje. To znaczy wiadomo, że podobnie zachowują się 2-latki, podobnie 4-latki, podobnie 6-latki. I warto wiedzieć, że w pewnym wieku dziecko powie nam po prostu nie. I mogę z dużym prawdopodobieństwem obstawić, że to jest 2-latek. A jak powie mamie, kocham cię, chciałbym się z tobą ożenić, to najprawdopodobniej jest to 4-latek. I tak książki o rozwoju mówią o potrzebach, o tym, jak je realizować, mówią o emocjach, wyjaśniają rodzicom, jak rozumieć własne dziecko. Chcecie dobrze wychowywać wasze dzieci, wierzę w to. Więc oprócz własnej intuicji zaufajcie też jakiejś dobrej, wybranej przez siebie mądrej książce. Książki są różne. Jedne są lepiej napisane, drugie gorzej. Jedne są bardziej przystępne, inne mniej. Niech każdy wybierze książkę dla siebie, ale niech ją kupi albo wypożyczy i przeczyta. Dziękuję.